Joanna. Oferty elektroniczne zapisane na głównym serwerze w folderze. Archiwizacja w tym folderze jest dokonywana codziennie. Czy to wystarczy? Aneta. Czy sprawa kończy się w momencie podpisania umowy, czy też po jej realizacji? Monika. Czy my, jako spółka komunalna ze 100% udziału miasta, instrukcje mamy mieć zgodnie z rozporządzeniem z 2011 roku? Joanna. A jak mają archiwizować i czy muszą archiwizować szpitale będące spółkami z OO? Agnieszka, jaka jest podstawa prawna do przechowywania umowy przez 10 lat? Róża, zgodnie z artykułem 73 ustawy PZP umowa stanowi załącznik do protokołu z postępowania. Czy archiwizujemy 10 lat również ten protokół z postępowania, czy tylko sam załącznik w postaci umowy? Marta, w części jednostek w ogóle się nie przekazuje do archiwum. Mamy swoje archiwum podręczne, po 5 latach przekazujemy do brakowaniem poza unijnymi przetargami. Na te pytania i wiele więcej, bo jest ich tu ponad 30, odpowiemy razem z naszym gościem specjalnym, panem Jackiem Kamzą, specjalistą do spraw archiwizacji, w naszym godzinnym ponad Q&A-u, którego możecie wysłuchać na naszej edukacyjnej platformie przetargos.pl w sekcji premium, czyli w tej sekcji płatnej dla naszych klientów, dla klientów platformy zakupowej.pl z ogromnymi zniżkami. Zachęcamy i zapraszamy do wysłuchania tegoż materiału. Zapraszam.